Mithaus, Die Zeit, gdzie szkolą się politycznie. Szkoła polityczna została założona w 1953 roku, a wykłada tam pani Hania Suchocka, ambasador trzech papieży w Watykanie. Ciekawa postać. Została szefem polskiego rządu 11 lipca 1992 roku. Wcześniej 25 marca JP2 rozwiązał wszystkie struktury kościelne, które były ułożone w 1243 roku. Dlatego 700 lat potem bombardowano Hamburg, bombardowano Rzym. Była rzeź wołyńska. Wszystko dobrze zaplanowane przez władców świata. Kościół świętego Piotra. A tutaj była katedra. Widzimy tutaj te białe kamienie, gdzie Karol Wielki założył pierwszy kościół. Święty Angstam wybudował klasztor. Idzie zmarł święty 132 papież Benedykt V. Dzisiaj mamy 4 sierpień 2023, czyli 120. rocznica wyboru polskiego papieża Piusa X. I od tego trzeba by było zacząć prawdziwą historię, dlaczego tak było. I uczestnictwo Wyszyńskich dwóch, no i JP2, bo JP2 urodził się dopiero 7 lat potem, a mówią, że był polskim papieżem. Także święty proboszczus Ars, dzisiaj też twoje święto, narodziły się dla nieba. A bardzo często zapraszałeś Hermana Cohena do siebie na rekolekcje, żeby prowadził te rekolekcje. I radziłeś mu wybudowanie pustelni Matki Boskiej Nadziei przy Lourdes, zanim było objawienie w Lourdes. Wszyscy święci, święty Boże, święty polski papieżu. No, dzisiaj pielgrzymka księdza Michała dotarła do Gyczwałdu. Jezu, ufam Tobie.